jak sądzisz, że ci pójdzie w jednym zdaniu? No, mimo warunków, jakie panują teraz tutaj na Malcie, myślę, że jestem dobrze przygotowana, więc pokażę to, co trenowałam w klubie, więc myślę, że będzie dobrze. Uważam, że może pójść mi dobrze, chociaż zważając na warunki, to się okaże. Nie? Uważam, że będą to ciężkie zawody, bo to jest mój debiut w tej konkurencji, więc zobaczymy, bo fale naprawdę przeszkadzają. Woda nie jest przyjazna, więc uważam, że będzie ciężko naprawdę. To są jedne z ostatnich zawodów w sezonie, tak więc jest to czas podsumowań, jest to czas rachunku sumienia z sezonu i co możecie powiedzieć o tym sezonie? Czy to był dobry sezon, czy macie jakieś osiągnięcia, czy udało wam się spełnić to, co sobie zamierzaliście? No to mogę powiedzieć, że ten sezon był jednym chyba najlepszym w naszej karierze. Dostaliśmy się do kadry narodowej. Najpierw pojechaliśmy na zawody w Austrii, to były... Co to było? Cap de la Jeanne. A no właśnie, Cap de la Jeanne. Niestety nam się nie udało to zrobić tam medalu, ale walczyliśmy. Później dostaliśmy powołanie na Baltic Cup na Litwie. Tam udało nam się zdobyć dwa medale, na 2000 metrów srebro i na brąz na 500 metrów. Jakie są wasze plany na kolejny sezon? To na pewno naszymi planami na kolejny sezon jest przede wszystkim ciągły progres. Musimy się rozwijać przede wszystkim technicznie, fizycznie. No na pewno będzie naszym celem głównym dostanie się na główne zawody międzynarodowe, czyli Mistrzostwa Świata i Europy Juniorów. No i będziemy dążyć sukcesywnie do tego, aby spełnić po prostu dane cele. Co możesz powiedzieć o swoim minionym sezonie? Czy udało ci się osiągnąć zamierzone plany, czy udało ci się zdobyć jakieś medale i co masz po prostu powiedzieć? No to jest mój dopiero pierwszy sezon był teraz, ponieważ zacząłem swoją karierę wyślarską, że tak to ujmę, we wrześniu 2020 roku i sezon uważam za udany. Mógł on pójść trochę lepiej, co prawda, ponieważ na Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych poszło mi trochę średnio, ale zdobyłem za to złoty medal na regatach o Puchar Bałtyku, dlatego sezon zakończył się może nie w pełni satysfakcjonująco, ale nie jestem z niego niezadowolony. Jakie są plany, jakie są założenia na przyszły sezon? Poczynając od najmłodszej grupy do najstarszej, to każdy trener ma inne założenia. Moim jak zwykle tak jest zakwalifikowanie jak największej ilości osób, jeżeli się uda, tak w juniorach młodszych, tak żeby udało się wystartować może w regatach nadziei olimpijskiej, tak i oczywiście zdobywanie medali na arenie ogólnopolskiej, tak, czyli ogólnopolska olimpiada młodzieży. W innych kategoriach wiekowych myślę, że są podobne aspiracje, no nie licząc seniorów, którzy tu akurat walczą raczej już o mistrzostwa świata i te wyższe cele, tak? No igrzyska były w tym roku, nasi reprezentanci również byli, startowali, tak? No zakończyło się to niestety jakby poza podium, ale myślę, że to jest kolejna lekcja na kolejne nasze lata.